Dobra, to ty zaczynasz, Jorguś, bo to twój ten. Dobra, witajcie moi mili, to ja Onkel Jork. Dzisiaj, jak już było słychać przed chwilką, jest ze mną oczywiście mój współpracownik Marek. Witam. No i jest gość odcinka znowu Hisashi. Witam was, moi drodzy widzowie, moi, jak i Jorga oraz Marka. Dzisiaj znowu kolejna wizyta u Jorga. Oczywiście w mojej miniserii, czyli w tym całym moim podróżowaniu po farmach. Nie, po prostu zapomniałem nazwy serii, no niestety musicie mnie za to tego, ale to jest drugi dopiero odcinek. Tu już Jorgo oczywiście się ze mnie śmieje, a co będę dzisiaj robił, no to się za chwilę przekonacie, bo na pewno zaraz dostanę jakąś ciekawą robótkę do odwalenia na tej mapie. Zobaczymy, co się będzie działo. Przy okazji, jak oczywiście Jorgu pozwoli, to będę miał też dla was kilka informacji a propos tej nowej mapy, na której gram. Bo to też i dla Jorga będą ciekawe informacje, myślę. Ale dobra, to już No, swoją drogą. to w czasie roboty. Dobra, żeby nie było za dużo przedłużania. Ja. Na polu, jak się otworzysz mapa pod escape'em, Dobra. Kere pole. na polu 10 są dwie żółte kropki. Wybierz się jedna z nich. Dobra, już jak w los. Dobra, ja idę do drugiej, a Marek tam stoi na drodze. Ten trak mój nad polem 10, on stoi z beczką. Będzieżną podjeżdżał z opryskiem do Ja mam, tanko. powiem tak, ja mam jakąś jedną trzecią beczki. Do tankowania, a my będziemy po prostu no, robić opryski. No ja też mam w tej chwili jeszcze 23% niby, no ale to wiesz, Ja już tam powiadam. nie starczy na długo, także Marek no, będzie musiał i tak to dowozić w międzyczasie. No raczej. No, a do opryskania jest i tu pole 10, pole 18. W tej chwili pole 2 zrobiliśmy na ostatnim odcinku, jak się nie mylę, po odcinku my tu jeszcze trochę porobili. No, ale tam jechali pracownicy, bo nie wiem, czyś go oglądał, ale tam jest bardzo wysokie to uprawa, to ziółko. No ja teraz jestem na polu 10 i powiem ci szczerze, ja nie widzę w tym momencie, gdzie jest opryskane, a gdzie nie. Ja tak teraz w ciemno a prosto jadę. Jak się weźmiesz kamera całkiem od góry, to będziesz widzieć i się oddalisz odpowiednio na zewnętrznej. To widać struktura, kaj jest jasny, kaj jest ciemny. A ja teraz widzę. Faktycznie, zapomniałem, że przecież mogę sobie troszeczkę tutaj oddalić tą kamerę. I teraz to faktycznie widzę, gdzie tutaj jest opryskane, a kaj nie. No to jak się oddalisz, to potem widać. No a Marek najwyżej nam będzie dowoził, bo on nie bardzo jest chętny do opryskiwania, a wiem, ostatnio Hisashi się tam podniecał nad tymi opryskiwaczami, więc dzisiaj masz okazję nim pojeździć. No, fajna zabawka, nie powiem. Tylko się obawiam jednego, jak on będzie skręcał, czyli lepiej go złożyć przed skręcaniem. Ale póki co mam dość kawałek, żeby dojechać do końca pola, więc no nie ma takiego problema. Tu na końcu najwyżej się zatankujemy, bo kupiliśmy i nową beczkę na opryski z tego kotepaku. Też idzie opryski normalnie przewozić tu na tej mapie. A to wziąłeś który kontener? Ten duży taki do traktora, czy wziąłeś coś po kroju może bardziej tych kontenerów IT Runner? Nie, nie, Beczka nie. zwykła. Beczka do traka. Aha, ta taka jak ja używam, ta niebieska taka do wody, co ja mam u siebie. No, Coś w tym rodzaju. 30 000 i to. A to wiem która, dobra, to już wiem która. Ja Tego używam tej idzie. beczki głównie do transportu wody. I powiem ci, że tam no na tej mapie, co tam grałem, no to godzą ci, że nawet dość fajnie się na tym ciągnie, ale są Co ja problemy. zrobię? Powiem ci, co jest nie tak? Nie, ja mam klawiszologia, że się pomylił. Takie A, F1. klawiszologia. No ja nie obniżałem w ogóle tych. Ja lecę na podniesionych tych opryskiwaczach. Bo No, stwierdziłem, że będę przynajmniej widział, czy mi pryska, czy nie. przypuszczam, że je masz opuszczone, bo one w zasadzie po zapisie opuszczają się całkiem na dół. Także Ja jak to. czekaj, aż zobaczę, moment. Aż zobaczę, czy one się. Wiesz co? One są tak lekko podniesione nad glebą, ale nie są jakby w powietrzu, bo ja wiem jak to wygląda, jak on jest podniesiony całkiem. No Bo to to zdążyłem obczaić.
akurat zdążyłem odczaić, ale... Lewą myszką się go podnosi, no. Dobra, Marek, ja mu pełno. Możesz jechać Hisasiego uzupełnić. No ja się fajnie. Teraz pomału tutaj ciągnę do przodu, także. No. Ja nie wiem, w którą stronę on jedzie, ale powinien jechać... On jedzie do... Ja go widział. Ja jadę w tym kierunku, w którym on był ustawiony. Tak no, dla twojej informacji. To jadę w tym kierunku, w którym był ustawiony i po swojej lewicy, z tego co tak zdążyłem posprawdzać, to mam już obchlapane. No, jeśli chodzi o pole. Ja ostatnio puścił jednego z jednej strony, drugiego z drugiej strony pola i oni się chlapali na tym, bo my jeszcze coś przy zwierzętach czekać robili. O, Marek w międzyczasie ewentualnie może zajrzeć tam do zwierzątek, czy tam trzeba coś zrobić, jak nas napełni, bo to chwileczka jednak zejdzie. Ja, bo to długo się napełniają te, one mają bardzo duże te zbiorniki z tego co ja wiem. No, 6 tysięcy, no ale to można 4 przejazdy. Czekaj, Marek, wyłączę tylko tą maszynę i się tutaj może nakręcę, czekaj. Nie, podjedź do przodu, prosto do przodu podjedź. Musisz tyły... Tyłem do beczki musisz cofnąć. Czekaj. Teraz musisz... do beczki cofnij. Dobra, tylko czekaj, bo mnie... bo ty masz tu tego. Zapomniałem, ty masz tego hopsikanta do tyłu. Teraz no. Bo jeszcze trochę do tyłu. Dobra, i teraz ja bym się musiał... chyba napełnić, nie? No, napełnić się. Dobra, jest. Jurgu, jak się wyłączało te główienko od zmiany kierunku? Przytrzymać spacja. Ja? Aż tylko się... spacja? O, jest, dobra, mam. No, aż ci ta strzałka zniknie. Dobra, już i nie mam. No. Ja to zawsze zapominam, czym to się wyłącza. Ja mam to u siebie w skryptach od razu wyłączone. No, nie, ja to akurat używam, bo to tak... trochę realnie wygląda, bo obojętnie w czym by nie było, jednak ta wajcha jest do przełączenia na przód i tył, żeby jechać, nie? Tak, tylko że wiesz, co innego, jeżeli tak jak Bohun masz, wiesz, kontrolery jak z kosmosu, można by tak powiedzieć, tutaj z całym szacunkiem w sumie dla wujka Bohuna, żeby nie było, no. Ale to jest jednak dość spora różnica, jeżeli mam taki kontroler i mogę go użyć, a grać na klawiaturze tak jak my, nie? Może ty się przyzwyczaiłeś, ale jak ja używam klawiatury jedną ręką, no to sorry, ale dla mnie to jest problem, nie? No ja w sumie jak... no bo w tej chwili na padzie gram, nie? Ale jakże gram na klawiaturze, no to też jedna ręka na klawiaturze, druga ręka na myszce, nie? No to ja nie, ja mam z innego tytułu, bo ja ci mówiłem, że ja mam problemy zdrowotne i ja mam, ja nie mam po prostu czucia w lewej dłoni. I ja muszę sobie radzić tak, jak się ino da. Ależ oczywiście, no ja nie mam nic przeciwko temu, każdy się radzi tak, jak się dał i... Nie, ja wiem, że nie masz nic przeciwko, tylko wiesz, dla tych widzów, którzy od ciebie oglądają, a mnie nie znają, no to niech wiedzą, nie? To tak samo jak z tym moim wzrokiem, powiem ci szczerze, dobrze, że mi się to jakieś zatrzymało, bo czarno bym widział między innymi moją pracę. No ja, no wiesz, nie każdy jest porządny do wszystkiego. No niestety, no a ja swoją pracę lubię, no nie ukrywam, lubię swoją pracę i no nie chciałbym jej zmieniać z powodów zdrowotnych, prawda? No. Wierzę ci, no jest robota, dostarczyłeś robota taką, jaką lubisz najbardziej i... No owszem, nie wszystkie aspekty tej pracy lubię, no ale większość jednak to mi sprawia przyjemność. To jest w każdej pracy, że nie wszystkie aspekty się podobają, no ale... No tak, no, a ja nie jednak, narzekam, robię na czymś... Ogół jest dobrze. Ja robię na czymś w rodzaju, tutaj moi widzowie pewnie już wiedzą, twoi nie, ja robię na czymś w rodzaju helpdesku IT, więc wszystkie takie problemy z drukarkami, z oprogramowaniem i tak dalej, no to tym się zajmuje dział, w którym ja akurat aktualnie pracuję. No. I tyle mogę wam powiedzieć, reszta to jest tajemnica służbowa i nic więcej wam na ten temat nie powiem. Ani w jakiej firmie pracuję, ani jak tam są pracownice, ani jakiego oprogramowania używamy, tego już wam niestety powiedzieć nie mogę i o to proszę nie pytać. To tak na przyszłość. No. A co do tej aktualizacji mapy, o której wspominałem,
Jorgu, to tak. No. Poprawił te wszystkie punkty teleportu, poznikały konie tam, gdzie łaziły po skupach. Poprawił tam jakieś rzeczy związane z tym poidłem dla zwierząt, że możesz kupić po prostu szlauchy z wodą, że wodą karmi od razu zwierzęta. Co ciekawe, ja to testowałem i tak na singlu, wiesz, bez zapisu. No. I stamtąd bierze ci kasę tylko za sam ten obiekt. Jak tą wodą uzupełniasz koryta, to ona leci tak samo jak z gospodarki głównej, czyli za darmo. Aha. Natomiast ten nowy update popsuł coś przy sterowaniu skalą czasu i gra po prostu dostaje takie głupawki, że jedyne co możesz zrobić, to ubić proces. Znaczy da się tabować między maszynami, da się maszynami jeździć, ale jak nie da się ustabilizować upływu czasu w grze. Ale co ciekawe, zmienia się tylko na chudach czas. W grze jako taki upływ czasu jest zatrzymany, chyba że użyjesz opcji wbudowanej do sterowania w to, co masz w grze pod 7-8, to tam ubite jest, tam jak tego użyjesz, to wtedy jeszcze nawet pora dnia zaczyna się automatycznie zmieniać. Natomiast jak używasz tego moda, co ja mam, czyli manual fast forward, no to tam tylko sam zegar na chudach głupieje. Także jest coś po prostu ze zmiennymi uwalone. Poza tym w nowym update'cie doszła... Pamiętasz te małe joskinki, co są do zwierząt tutaj w sklepie pod P? Zaraz to zresztą widzą, pokażę. Tylko, że u ciebie nie będzie tego widać. Będzie widać tylko, o jaką przyczepę chodzi. Momencik, tylko gdzie tu są zwierzęta? Która to była kategoria z tymi zwierzętami w tym sklepie? Bo to mi ciężko znaleźć. To możesz też, Jorgu, u siebie pokazać. Może ty to szybciej znajdziesz. O, mam. Tam, gdzie są zwierzęta, ten cała kategoria ze zwierzętami. Tam masz taką małą przyczepkę Joskina. Tak. Betamax. To autor mapy w tym nowym update'cie do 1.4.4 dodał do paku właśnie Joskinkę, która ma współpracować między innymi ze sprzedażą bydła do fabryki mięsa. Aha. Że nie musisz używać tego Road Trains pack, tego którego ja mam, czy tego którego ty tu też masz, i podobno ten Joskin też powinien działać, ale powiem ci, że przez te jaja z czasem ja po prostu wróciłem z mapą do poprzedniej wersji, a ten trailer będę testował dopiero na 4.2 i to pewnie dopiero po naszym spotkaniu, bo szczerze powiedziawszy po prostu chciałem przyspieszyć sobie czas i mnie szlak trafił, jak zobaczyłem, co tu się odwala. W dość dużym uproszczeniu mówiąc. Coś jest na skryptach, na tych pomieszane. Gdzieś coś źle wpisał, jakąś literkę źle... podejrzewam, że któraś z definicji do mapy, ale nie jestem na tyle fachura od mapy, żeby to naprawić. Ja w każdym razie wysłałem screena, wysłałem linka do modyfikacji z mojego dedyka, której używam. Tutaj, moi drodzy widzowie, też możecie wiedzieć, o jakiego dedyka chodzi, ponieważ to jest ten dedyk, który, jak wy wiecie, na moich let's playach albo gameplayach, bo dla mnie to jest jedno i to samo, to na tej mapie właśnie, na tym dedyku kręcę właśnie te odcinki na moim kanale. A wracając do naszej rozmowy, to powiem ci szczerze, że no, ta mapa fajnie się zapowiada, ale widać, że są błędy i te błędy... Ja nie wiem w ogóle, czy autor będzie chciał to naprawić. Ja pisałem do Mavericka, no ale on stwierdził, że mam pisać z tym do autora i można by powiedzieć, że w pewnym sensie się wypiął. Ja się mu nie dziwię, bo w końcu... No. Tamten koleś prawdzie za jego namową publikuje tą mapę, no, ale on sam robi te zmiany, więc no... No to. Oby tylko nie spieprzył tej sprawy, tej całej mapy nie spieprzył, bo te punkty teleportu, które w wersji 4.2 są skopane, to jeszcze przeżyje, ale reszta... No niestety. Reszta masakra, no. No więc wziął właśnie. Się, porwał się być może za bardzo, z motyką na słońce. Można powiedzieć, chciał zrobić, no zrobił, ale no nie dopracował do końca. No i jeszcze ten numer, co jak ja jechałem, to było na moim ostatnim odcinku chyba, to jest nawet pokazane. Ja ci o tym gadał.
ale moi widzowie to pewnie jeszcze tego nie wiedzą. Poza tymi, którzy to widzieli, albo raczej twoi widzowie. Dobra, teraz ja chyba dojechałbym do końca mapy. Momencik, bo muszę obejrzeć Kajotera. Jest! Bo się tak fajnie go dało, że ją teraz nie ogarnął, gdzie ja teraz jestem. Dobra, wyłączę na chwilę ten oprysk, bo szkoda tego. Marek, ja mam jakieś 70%, tak na oko. No dobra, no. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o oprysk, bo ja mam jakieś, ja mam w tym momencie już ci godą, ile ja tu tego mam. Ja mam tu tego 4541 litrów aktualnie, tego oprysku, a paliwa to mam 522 litry. No, spokojnie. Także jeszcze spokojnie na przynajmniej jeden albo dwa przejazdy powinno stychnąć. Cztery przejazdy powinieneś zrobić, bo tyle zrobiły przed tym te na pełnych zbiornikach. Czekaj, także coś musiałem popierniczyć, bo ja teraz nie widzę, Kaj tu jest opryskane, a Kaj nie jest. To może być coraz to gorzej widać, bo jest ten, chyba że się zmniejsza czas na razy jeden, żeby nam za szybko noc nie wpadła. No właśnie, dobrze by było. Chyba że ci zależy na tej... Nie no, to wiesz, wola to mieć opryskany, a potem jak ja się tam będę coś przy fabrykach robił czy coś, to zawsze umiał te razy 5 włączyć, nie? No właśnie, no a u mnie właśnie teraz, tak jak ogodą, u mnie to niestety przyspieszanie czasu w ogóle nie działa. Go wróciłem do wersji 4.2 i zobaczę po prostu po naszym nagraniu, czy u mnie się to ustabilizowało, nie? No. No, nie widzę grania po prostu na mapie, na której ja nie mogę sobie przyspieszyć czasu, bo potrzebuję tego, nie? No, w wolnym tłumaczeniu mówiąc. No, ja też w sumie jak gromę, to gromę na czas razy 5, bo w nocy jak nie idzie na polu nic zrobić, no to my w międzyczasie z Markiem czy są, to ogarniamy fabryki, nie? Bo jak wiesz, tu tego mimo wszystko też jest trochę do roboty i to... Ja, tych fabryk jest trochę, a teraz jak jeszcze doszły na tej mapie, co ja grom, jak doszły te kilka fabryk, to też jest jeszcze co robić, nie? No to jest jeszcze więcej co robić, no więc... A powiem ci, że dość fajnie zapowiadał tę mapę Nick, jak oglądałem jego let's play, jak on pokazywał właśnie ten map review z tej mapy, to stwierdził, że to jest mapa, jeżeli komuś się nudzi w farmingu i nie ma co robić, to przy tej mapie się w życiu nie będzie nudził. W wolnym tłumaczeniu w przekładzie na polski. No, to już nawet to się, nawet tyczy do Mavericka, jakby nie patrzeć. No, jakby nie patrzeć, bo tu się też nie ma co nudzić i przyspieszanie czasu tu jest takie... No tu jest takie... ryzykowne. No. O właśnie, no dobrze powiedziane. To jest takie... Przyspieszę czas, ale tak naprawdę... stracę go, jakby nie patrząc. Jakby nie patrząc, stracisz kasa, bo za wszystko musisz zapłacić, a tu ci się w fabrykach, jak nie zdążysz poobrabiać, to albo poleci zeschnie, albo fabryki będą stać. No, jak używasz tego moda, co ty masz, to tak. Ale jeżeli na przykład grasz tak jak ja, że ja mam usychanie roślin wyłączone, no to mi to tam nie uschnie. No, faktycznie troszeczkę pola się uszczuplą, bo jednak no zauważyłem, że nawet przy usychanych tych uszczuplone są plony. Jak za długo się pole nie zbiera, nie zbierze. Ale no, nie, jest to na zasadzie takiej, że ja całe pole stracę, nie? No. A jestem ciekawy, jak to będzie w 19 właśnie z tego typu opcjami. Bo o ile kwasty, o których wspominałeś mi wcześniej, i tutaj możemy już do tego tematu jakby po cichu przejść. Ja mówię po cichu, bo pewnie będę skakał między tematami, jak to mam w zwyczaju. No to zastanawiam się, słuchaj, jak to będzie właśnie w kwestii 19, jak to wszystko będzie wyglądało. I samo to sterowanie czasem, jak będzie wyglądało kwestia z uprawami roślin, to znaczy kwestia tego właśnie usychania, jak będzie tam rozwiązane. Czy tak jak tutaj, czy oni na to usychanie nam wymuszą, bo jakby to zrobili, to odstraszą większość dzieci, to już swoją drogą. A ja mam takie jedno pytanie, że się wtrąca. Czy tylko mi zacięło? Wiesz co? Mnie na chwilę przycięło, ale miałem takiego jakby taką mikrościnkę. Nie, ja ostoję. Tak z minuta już. A to ciebie coś ścięło, bo ja ujadam. No ja właśnie też jadę, ja mam prędkość 10 km na godzinę. W tym momencie. Jadę i pryską.
Może taką normalną, bo ją leca 11-12, no więc to i tak mało ta prędkość ty. No czy wiesz, 10, mnie tam 12, nie przeszkadza, no. Niech jest taka prędkość, wiesz, bo to ważne, żeby się dobrze opryskało, nie? Chociaż co ja mogę wiedzieć, jaki on jest rolnik z domu. Ja jest taki rolnik jak Bohun w wolnym tłumaczeniu. Czyli Marek, mieszkający w mieście. Markowi chyba graście, bo co? No. Ale ja nawet nie widzę, że jego wybiło. A ty mnie w ogóle, Jorgu, widzisz, że ja jadę, czy nie? Tak, widzę cię, teraz cię widzę, prawie my są na równo. Oj, teraz mi wyskoczyło synchronizowanie danych z innymi graczami. No, to właśnie Marek dołączył. To spoko. No. Ale opóźnienia Marek. Dlatego ja dopiero teraz mam synchronizację, bo najpierw synchronizacja jest między tobą a hostem, a potem między resztą graczy. Tak to działa. No, być może, no, ale już jest i... Bo główne dane są przesyłane między, z tego co ja tak mniej więcej ogarniam, to są przesyłane między graczem, który dołącza, a serwerem, który hostuje. Dopiero potem jest synchronizacja między graczami, którzy są dołączeni do gry. Z tego co ja tak mniej więcej ogarnąłem i w wypadku serwera dedykowanego działa to w dość podobny sposób. Aha. W dość podobny sposób. Tylko ja nie wiem, czy synchronizacja taką jak ja miałem tutaj, czy ona nie jest powiązana z tym, że według ID gracza, czyli jeżeli na przykład ja wszedłem pierwszy, Marek wszedł drugi, nie, i wszedłby ktoś trzeci, to najpierw ja bym miał tą synchronizację po tobie, Jorgu, potem Marek by to miał, a na końcu już by był ten gracz, który by wszedł jako trzeci. Cześć, o co mi chodzi. No, nad tym się zastanawiam, czy to tak by nie działało. Ale w sumie już nie miałem okazji jeszcze tego sprawdzić. Tego co ja tak zauważył, to raczej synchronizacja jak wyskakuje, to są milisekundy, które... O, teraz mnie przycięło. No mnie też. Ewentualnie mogą być różnice, ale musisz synchronizować wszystkich graczy w jednym punkcie, żeby byli, nie? Tak, bo on szczytuje pozycję wszystkich maszyn. Przy synchronizacji to działa na tej zasadzie, że on szczytuje, bo tak, najpierw czytuje, pobiera samą informację na temat zapisu graczy, nie? Tego, co jest zapisane w save game. Czyli w tych wszystkich plikach, które są w danym folderze z save game'em, który jest w użytku. Po czym dopiero wczytuje pozycje poszczególnych graczy, poszczególnych maszyn i to wszystko się dzieje w czasie synchronizacji tych. Czyli to, co jest w użytku od ostatniego zapisu w wolnym tłumaczeniu. No. Czyli, że na przykład, nie wiem, ja jestem w tej maszynie na takim i takim polu, ta inna maszyna jest używana przez innego gracza, ona jest w tym i w tym miejscu. Mówię tu o współrzędnych mapy. Cholera, krzywo pojechałem. No dobra, już trudno. Wytnie się. No ja wiedziałem, że zlamię. Tu możesz być od razu pewny, Jorgu, że ja wiedziałem, że zlamię. Aha. Bo ja już praktycznie nawet przy... Czekaj, spróbuję jeszcze trochę oddalić mapę. Aha, już wiem, co zrobiłem. Szkoda, że tego nie widzisz. Dobra, muszę tu wycofać tak czy inaczej. Dobra, ja se tutaj podjadę od tej strony. Ja nie wiem, czy ja całkiem w ogóle na lewo nie pojechałem. Aha, na lewo cię ściągał. A to wcześniej mnie ściągnęło na lewo. Wcześniej mnie ściągnęło na lewo. Dobrze, że jak teraz oddaliłem mapę, to wreszcie widzę, że mnie naprawdę ściągnęło na lewo, nie? No kurde, nie pogadasz ty, na lewo. Wolałbym na prawo, no ale dobra. No nie, szczerze mówiąc, to wolałbym na prosto. Chociaż u ciebie to jeszcze pół biedy. No, wiesz co, gdybym wcześniej zauważył, że jadę krzywo, to wiesz, to bym to od razu poprawił, nie? A, no to się tam by... To tam nie jest aż takie, wiesz, istotne, no. No coś czuję, tak... że pewnie będziesz i tak po moim spotkaniu, pewnie będziesz to i tak pole poprawił. Jak zobaczysz w PDA, co ja tam narobiłem. O, chyba nie będzie aż tak źle. No, mam nadzieję. O, nie, no, lekko wiesz, mnie ścięło, ale nie jest tak źle. Normalnie to ja zawsze robisz ścieżki technologiczne. Aha. Ale...
Oho! Widzę, jak to chista się nawies. Co, krzywo pojechałem? Po zbóju! Po jakim zbóju? Ja się na długości pola przesunął o dwa opryskiwaczy. O kuźwa. Chcę zobacz. Czekaj, kuźwa, aż muszę zobaczyć. Ja pierdolę. Czekaj, aż muszę zobaczyć. A, ty tu nie masz tego moda na latanie, ale kanał. Ale podgląd mapy i skład gleby. Czekaj. Skład gleby na wieżunę się zobaczy. No ja wiedziałem, że coś z ulamie. Czekaj. Przede mnie na te zakładki, co trzeba. No pierwsze zaraz mapa, tam się przewijasz przez te rośliny. Ja wiem, Kaj. A faktycznie... O ja pierniczę, co ją tu odwalił? To tyś już przy pierwszym przejeździe, na dół jakże zjechał, to już zjechał. Ale to przynajmniej wyszło zabawnie, jakby nie patrzeć. No to Marek, chyba będziesz miał powód, żeby po mnie poprawiać. No to niestety, ale trzeba będzie poprawić, bo to jest za dużo. Ta mała kropka, co tam jeszcze między tymi twoimi przejazdami, to tam pół biedy. No. Ale tyle to już jest trochę za dużo. Kurde, ja nawet nie zauważyłem, gdzie to tam było. Gdzie to tam było w ogóle nieprzejechane. Bo to jak jeszcze tak daleko wyjechał za ta mapa. A, wtedy. On za mapa nie wyjechał, dojechał do końca pola z tego, co ja widział. No, tak, do końca pola i ja tam pewnie przy nawrocie musiałem popierdolić. I to ostro. Bo dobra, to ja jadę dalej, bo ja tam nie trafię teraz. No jedziesz normalnie tak jak jedziesz i tam trzeba potem tego klina zrobić, no. Dobra, to ja tam podjadę potem. O ile znajdę, gdzie ten klin jest, nie? Bo tu o ile widzę, to widzę, że jest tam nie, jest ciemnione, gdzie nie jest ciemnione. Ale faktycznie, jak kamerę przybliżę, no to nie widać tego, nie? No, bo ja bym musiał przejść na siewniki 12-metrowy, wtedy by elegancko szło. I nie wiem, czy tego nie zrobię, bo w tej chwili mam 32 metry. Żartuję sobie, nie? Marek, ale teraz jest siewnik 32 metry. Opryskiwacz ma 36 metrów. By trzeba robić na każdym przejeździe ścieżka technologiczną. No właśnie, musiałbyś wyłączać poszczególne sekcje siewnika, jeśli dobrze ogarniam. Nie, bo to ja to mam automatycznie, jak się... Aha, bo to byś musiał w siewniku siedzieć. Bo ja mam tego moda ProSeed. I on automatycznie wyłączał niby sekcje. Po dwie sekcje za każdymi kołami, co jedzie na środku, że robi te ścieżki technologiczne, nie? No to i tak byś musiał jeździć po 12 metrów, nie? Bo one mają chyba 12 metrów, te opryskiwacze. Ten akurat ma 36. 36? O proszę. 36 metrów, więc 12-metrowy siewnik tu pasuje, bo na pełny opryskiwacz są 3 przejazdy, czyli zawsze za drugim przejazdem robiłby mi ścieżkę technologiczną. Wtedy, rozumiesz, wjeżdżą w szpury. A, to o to chodziło. Dobra, to widać, że ja się mało znam na rolnictwie. No, wjeżdżą w te ślady, co zostawiał siewnik i nie muszę patrzeć, no nawet nie muszę mieć na zewnętrznym, tylko na wewnętrznym się jada wtedy, bo wiem, że opryskiwacz mi bierze tyle, ile mam mi wziąć, nie? A no tak, to ma znaczenie, to jest dość ciekawe rozwiązanie. Bo dzięki temu wiesz dokładnie, gdzie masz podjechać i nie musisz się zastanawiać. Nie musisz się zastanawiać. Czy to ma być tak, czy inaczej. No nie musisz tak jak teraz z kamery zewnętrznej na oddaleniu, żeby widzieć całą szerokość skrzydeł i daleko ten, tylko wtedy właśnie wjeżdżasz i... Dlatego ja się wycwaniłem, ja mam po prostu jedno nawożenie, to jest raz, a dwa, ja jeżdżę z siewnikami, które mają już od razu nawożenie w sobie, nie? Już pomijam to, że zatrudniam pracowników do tej roboty, bo ja bym to z tymi polami nie wyrobił, grając samemu. Nie wyrobiłbym to z tymi polami. No w sumie jakbych użył tych 12-metrowych siewników, to szczerze ci powiem, raczej też by wszystko pracownicy robili, bo to jest bez sensu, żeby je otulał to. No.
Wtedy po prostu pracownika, jeden siewnik z jednej strony, drugi siewnik z drugiej strony i oni się lecą i nie ma problemu. No ja tak wyliczyłem, że minimum 4 chłopa bym musiał mieć, żeby tutaj na tej mapie ogarnieć samemu. Czy na tej, na której aktualnie gram, czy na tej, na której my tu teraz się znajdujemy. No, są mapy, pola są tej samej wielkości, bo pola są zachowane, nie? Tak, tak, trochę ostatnio coś tam grzebał właśnie, bo czytałem tego Change Roga właśnie z 1.4.4 i tam coś grzebał przy tym polu 22, więc tam chyba objętość tego pola się zwiększyła. Aha. Bo tak coś czytałem właśnie w tym całym Change Logu, który się pojawił właśnie do tego nowego update'u. No i mówię ci, że gdyby nie ta sprawa z tym czasem, to ja bym pewnie na tamtej mapie wszystko testował. No a tak. A tak zrobiłem downgrade przynajmniej do czasu, aż na spokojnie nie sprawdzę, czy to rzeczywiście wina mapy, że ten błąd wyskakuje, nie? No. Znaczy inaczej może, bo ja chyba tylko raz albo dwa razy przyspieszałem czas. I nie pamiętam, o, jak mi teraz podskoczyła kamera, szkoda, że tego nie widziałeś. Ale wracając do tematu, to zauważyłem właśnie taką kwestię, że no jest ten problem z tym czasem, a tam na tej starszej wersji mapy, ja nie wiem nawet, czy ja tam w ogóle przyspieszałem kiedykolwiek czas, nie? Aha, no ja to byś musiał wypróbować. No właśnie dlatego zrobiłem ten upgrade do wersji 1.4.2. No, i muszę sprawdzić, czy tam będzie się też wysypywać czas, bo jak będzie się wysypywać czas, to ta mapa od początku ma jakiś problem, nie? No właśnie, no. Tylko, że wiesz, ja się obawiam jednej rzeczy, że jak masz te modyfikacje, nie? No. Ja mam modyfikacje na Creator Tools, a Creator Tools dodaje jeszcze... Dobra, teraz znajdźmy, gdzie to jest, bo ja zjechałem tu teraz na dół i szukam teraz tego... o, tu chyba. No. Dobra. Czekaj. No, to tu będę musiał chyba na dwa razy podjechać. Marek, chyba nie? Tak. Chyba. Dobra. Też musiał tam i z powrotem przejechać. Dobra, Marek, możesz tu do mnie podjechać, bo ja się muszę zatankować. Ja mam jeszcze 1/3 zbiornika. No nie no, ja się zatankuję i Marek tam będzie musiał i tak na dół do ciebie zjechać, bo jak ty na albo dole... Albo raczej do góry, bo ja jadę teraz do góry. No ale zbierzesz to naraz całe? A wiesz co, nie, raczej nie, i tak będę potem na dół zjeżdżał. Bo z no, tego co to... widzę, tu jest po lewej stronie dalej nieopryskane. No, to nie wiem, albo po prostu do góry, albo przejedziesz całkiem dobra, do góry. Dobra, to gdzie mnie znajdzie Marek, to niech podjedzie i mnie napełni, no. W wolnym tłumaczeniu. No, bo podjedzie mi od tyłu, to ja go tam ja sobie napełnię od niego ze zbiornika. Ja mam wyłączony ten cały Destruction Crop i to... No właśnie ja też to mam wyłączone, bo inaczej to bym nie był w stanie w ogóle grać, nie? No nie no, wiesz, nawet... ja to... Chociaż ciekawy jestem jednej rzeczy. I chyba sobie włączę ten Destruction Crop. Co się stanie, jak zatrudniasz pracowników do oprysku, nie? Jak pole jest zasiane przy tym Destruction Crop. A nie mają wąskich opon, to ci będzie tak samo niszczyć, jak sam pojedziesz. Tak. Ja? Dobrze wiedzieć, bo widzisz, ja nigdy tego moda nie używałem, a nie raz go miałem w 15, ale mnie tak wkurzał, że ja się go pozbyłem dość szybko, jak odkryłem, że to jest wina moda. To było jak ja na góralach grałem, ja się dosyć szybko tego moda pozbyłem. No. A na 19 to nie będzie mod, to będzie w podstawce. Tak, no. O ile dadzą, ale podejrzewam, że pewnie dadzą dla tak zwanych dzieci możliwość wyłączenia tej opcji, bo jak nie, no to straciliby sporą liczbę graczy. No bądźmy szczerzy, ale tutaj podejrzewam, że dość duże grono poza tymi osobami, które traktują tą grę, nazwijmy to czysto symulacyjnie, no to jednak ci, co nie traktują tego tak symulacyjnie, no to raczej będą dzieci, które grają w tę grę, nie? No niestety, a tego jest większa liczba niż takich, którzy po prostu z tej gry chcą czerpać przyjemność tak na tyle, na ile się to downie. Znaczy wiesz, że ja tą grę to tak traktuję w połowie symulacyjnie, w połowie tak, no nazwijmy to tak arkadowo, nie? Że ja sobie pogram,
daje mi to jakąś przyjemność. No jeszcze nakręcę odcinek z tej z tego gameplayu, nie? No, no i to tak, ja tak do tego podchodzę bardziej na luzie, nie jakaś spina, że wiesz, jak czegoś nie zrobię, to zaraz wielki problem, bo nie zrobiłem czegoś, nie? No, no, no. To. No, także to też nie jest tak do końca, natomiast no gdzieś tam staram się jakąś realność zachować, choć teraz ostatnio wiem, że przegiąłem pałę, ale stwierdziłem, że do takiej mapy jak ta, no nie ma innej opcji. A czasami nie ma innej opcji, no ale... No bo ja bym się zajeździł na śmierć, jeżdżąc przyczepą 100 tysięcy litrów po fabrykach, gdzie tam trzeba po 500 tysięcy, no. Cyk, no wiesz, co? Tu też trzeba po 500 tysięcy, nie? Dlatego przyspieszanie czasu tu jest niestety nie na miejscu, bo jednak 500 tysięcy litrów na wieś, no to jest to trochę tego, no. To swoją drogą, ale ja do czego zmierzam? Ja tego nie mówiłem na swoim ostatnim let's playu, ale chodziło mi o to, że ja przeedytowałem tego bandytę, tego 100 tysięcy litrów, tego kolorowego, co mam. I ja sobie tam zwiększyłem capivity do 200 tysięcy litrów. Aha. Bo nie chciało mi się, wiesz, nie chciało mi się kupować na nowo tego kata, tej, czytaj, KG Agloliner, tej czarnej przyczepy, kupować i wymieniać na nie wszystkich przyczep, które mam do zboża. Prościej mi było, wiesz, zedytować XML, zrobić update na dedyku i obszedłem to, wiesz, bez kupowania na nowo tej naczepy, nie? No, no, rozumiem, o co ci chodzi, rozumiem. No, dlatego ja to... Że się z tym... Dokładnie. Tym uporał, no i to... No ja też wiem, to jest... że to nie jest, ja wiem, że to nie jest uczciwe, no ale co ja mogę zrobić, jak ja już traciłem cierpliwość do włożenia tego wszystkiego, no bo jednak... A na tamtej mapie, tak jak ci gadałem, są takie fabryki, gdzie z dwoma przyczepami nie wjedziesz, bo się zaklinujesz. Za cholery. No wiem, że mi to gadałeś, no... Ja to oboje, nie wiem, co ja mam tam, czy 1.4.2, czy 1.4.1 wersja, bo mam też ta... Nie wiem, czy czasem tego nie odpalę z tymi po prostu... Wciągnij sobie z dedyka tą moją wersję 1.4.2. Ona mi się wydaje w miarę stabilna. Ale poczekaj sobie jeszcze tak, ja wiem, może z dobę. Jak się spotkamy następnym razem na dedyku, na TeamSpeaku, to ja ci powiem, czy rzeczywiście to z tym czasem się poprawiło. Wiesz? Ja ci wtedy powiem, czy to się poprawiło, czy też dalej jest lipa, nie? O. Dobra, teraz tak, ja się dobrze obróciłem, kurwa, czy nie? O, wybaczcie, moi drodzy, ale po prostu ja tu nie widzę, gdzie ja tu się obróciłem, a gdzie nie. Więc teraz Marek, muszę... sprawdź mu na podglądzie. No ja widzę, że no tak niezbyt jedziesz chyba za dobrze. Dobra, to czekaj. No... O, teraz nie, jest? No, no może być. Dobra. Jak on jechał? Jechał na szyszkę. Na jaką szyszkę? Poprzyk. Aha, dobra. I teraz jest okej, Marek? No, tak możesz jechać. Dobra, no to cisnę do przodu. To jest jednak wielkie pole i idzie się z tymi kierunkami tu trochę pomojtać. Dobra, czekaj, bo tu widzę, że jest nieopryskane, to tutaj się przejadę. Trochę na lewo i dobra, o. I teraz jest okej. To jest fakt, że tu się idzie z tym polem trochę zresztą z każdym jednym polem, jak się... Wiesz, no dlatego ja mówię, na te duże pola, no to jedyne co to zatrudnić pracownika i niech on popieprza za nas, nie? No, widzisz, ja się zajmuję głównie fabrykami na mapie i robię ze zwierzętami, a kwestie fabryk, kwestie pól zostawiam pracownikom, nie? No bo na dowożeniu, na obsługę fabryk czy obsługę zwierząt nie zatrudnisz pracownika, nie? No, na raczej polu nie. Go zatrudnisz, no. Raczej nie. Ale nie wiesz co, powiem ci, że nawet bym nie chciał. Powiem ci szczerze, nawet bym Marek, nie chciał. Marek, coś sprzedał? Syr. Aha. Nie chciałbym zatrudniać pracownika na taką robotę. Mimo wszystko. No, to jednak... Samemu się ja, lubię, ja powiem ci, że ja nawet lubię bardziej grzebanie przy zwierzętach niż pryskanie tam czy cokolwiek na polach do roboty. Wolę dać to pracownikowi, bo raz, że sam to polamie, a dwa, przy takich polach jak tutaj, no to... No niestety. No,
to co jest. Jak co, ale niestety. Dobra, czekaj. Żebym zaś tego nie polamił, ja sobie zobaczę, jak to wygląda. Jak ja tam pojeździłem. Aha. Czyli zaśem zlamił, Jorgu. Zaś? Ta, zobacz sobie sam na pole numer 10 na ten. I zobacz, gdzie ja jestem. Już wchodzę. No, jesteś na górze. No jestem na górze, a powinien być na dole, tam na dole, gdzie jest. Widzisz, gdzie jest tam nieopryskane. Tam dobrze. Powinien zjechać. No to jedź teraz normalnie z góry na dół i tam ten kawałek zrobisz i potem pojedziesz do góry. No, dobra. No, ja zaraz tu będę Marka widział, bo widzę, a, że... Hisashi, a nie zatankować, czy? Ja, jak możesz, to podjedź. To już ta na poboczu. Dobra, już wyłączam ten i możesz podjechać do mnie. Aha, Marek, swoim trakiem musi się przesiąść do mojego. Czekaj, w tych opryskiwaczach to chyba nie ma tych... a nie ma, nie ma, nie ma. A nie, są mrugające lampki, dobra. To ja włączyłem mrugające lampki, tak? Nie znajdziesz, to szukaj takiego z mrugającymi. No ja cię od razu widzę. To wszystkie rysowania mu na maksa, więc ja cię z daleka widzę. Marek, ja niestety mam troszeczkę zmniejszone te, bo inaczej to by w ogóle nie ogarniam na tym, nie? No. Bo ja mam na średnie ustawione, średnie podwyższone. Ja mam bardziej światła ustawione na maksa i lusterka niż ten, niż rysowanie tekstur. No. Wszystko. Marek wymaksował się wszystko na full i teraz przez całe pole, tak jak widać tu, to widzi. No ja mam niestety niskie rysowanie pola i to jest to. No ja też nie mam za daleko, przez to ja też tam za daleko nie widzę, no. Marek widzi dalej, a ja nie mam wyciągnięte, bo przypuszczam, jakbym jeszcze wyciągnął i rysowanie wszystkich tych pierdół, no to dopiero by było. A mi to jest niepotrzebne, mi wystarczy widzieć tyle, ile widzę, nie? No ja mam w tym momencie 42 klatki, spadające czasami do 30. Nie wiem czemu, ale czasem mi spada do 30. Teraz mam 45 klatek. Zresztą moi widzowie teraz na moim kanale będą to widzieli. No. No. A mi Starek się mi 60. No ale wiesz, jakiego ty masz kompa, a jakiego ja mam, nie? No, Marek się wymaksował kompa. No przede wszystkim SSD-ka mał, nie? No. No ja mam niestety jeszcze standardowe dyski talerzowe, bo ja mam dwa WD-ki. 500 na tym kompie. SSD-ka to mam tylko na dedyku. Na dedyku mam 120 SSD-ka. Ja też mam 120. A to masz tylko na system, czy na dane też masz? Jakiś dysk system SSD? System i niekare gry też mam. Głównie system. Tam mam system zamontowany, no i jak wiesz, jak wciągał to... To co po niektóre programy nie chciały mu na HDD wleźć, no bezpośrednio się poprzez folder dokumenty na SSD instalowały, nie? No. No czekaj, 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 bo ja teraz zjechałem z kursu, muszę tu naprawić. Bo ja się tak z tobą ja się tak z wami zagadał, a ja tu znowu zjechał. Żeś pojechał nie tak kaźmiał. I ja, żebyś wiedział. Żebyś wiedział. Zaś miałem nie tak pojechać, jakbym powinien, ale dobra, no. Już to naprawiłem, zresztą moi widzowie, wy to już widzicie, co ja tu polamił. Jorgu pewnie będzie też widział po drodze, jak tu do mnie podjedzie, to pewnie będzie widział, co ja tutaj polamił. No, jak tak pojedziesz, no. To w miarę wyrówno sklina. No właśnie o tym myślę, żeby tak się trzymać, wiesz, tej prawej strony, tylko czasem mnie to zmyli, że tam już gdzieś jest obchlapane, a gdzieś nie. Tylko ja mam dość mocno kamerę oddaloną, bo inaczej to bym tego w ogóle nie widział. No ja też mam w zasadzie na maksa oddaloną kamerę. Dobra, czekajcie, ja muszę sobie te FPS-y wyłączyć, bo mi to przeszkadza. Dobra, już mam. W każdym bądź razie, a właśnie, a propos tego Farmino 19, bo mieliśmy o tym pogadać. No... Tak ciągle kluczymy wokół mapy. Właśnie. Coś ty tam ciekawego się dowiedział, bo ja tak ostatnio widziałem, że jakiś JCBik, jakaś przyczepa przyszła dodatkowa, bo widziałem te fact sheety, które się pojawiły ostatnio. Ja nie wiem, ja to przeglądał wczoraj te wszystkie te nowe, ale żeby z JCB przyczepa?
Znaczy nie, traktor, track JCB, coś pokroju fast tracka i do tego jakaś przyczepa, ale nie pamiętam jaka. Ja to na fanpage'u Farming Simulatora znalazłem. To może to będzie w przyszłym tygodniu dodane, znaczy teraz, w następny piątek, bo teraz ten piątek się nie przypominam, żeby była. Znaczy wiesz, ja widziałem te tak zwane fact sheets, czy jakoś tak to się nazywa. No. Te zdjęcia, co oni wrzucają, co ile w danym sklepie kosztuje, co będzie można tym przewieźć, jaka będą ustawienia konfiguracji i tak dalej. Coś w tym rodzaju, bo miałem oglądać wideo u Dagwina, ale powiem ci szczerze, nie wiem czemu zawsze mnie na niego Dagwin, ale dobra, mniejsza z tym. No, ale jakoś tak, dobra, nie chce mi się, nie ogląda mnie. No ja to najczęściej... Bo on tam prezentuje, omawia te wszystkie fact sheets, które do farminga wychodzą, do tej 19. Ja już szczerze mówiąc 19 mam zakupioną i czekam aż do mnie przyjdzie, nie? Także to swoją drogą. Bo ja już kupiłem i kolekcjonerską wersję i kupiłem też na Steamie, także... Dla wszystkich pytających, moi drodzy, potrzebuję dwóch licencji. Ze względu na to, że mam dedyka, dedyk potrzebuje osobnej licencji do gry, aby można było korzystać z tej gry po sieci. No. Dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, oczywiście jest ta informacja, ale myślę, że tutaj chyba raczej u Jorga takich osób nie ma, więc to tak tylko dla tych, którzy może nie pamiętają albo coś. O, to już tam mało ważne. Nie no, wiesz, ja przeważnie tak w piątek wieczorem, w sobota staram się przeglądać na oficjalnej stronie Farminga, co tam są za nowe maszyny pododawane już oficjalnie, co wchodzi, nie? No i to tak... No wiem, że są tacy, którzy lubią małe, no to będą mieć, bo tam jest i bizon mały. Bizon jest po prostu z headerem do zbóż pewnie, nie? No, plus jest do tego z innej firmy, tam jest header do kukurydzy, czterorzędowy chyba. A to nie wiem, a czy to nie jest czasem ten bizon Z06, który jest... Z06 jakoś tak mu było. Z056 to jest ten taki sam bizon. To jest Platinium, no właśnie, o niego mi chodzi. Jak jest w Platinium, no jest to z Platinium, bo no... W sumie... To co jest w tych dodatkowych tych, to potem w następnym farmingu jakoś coś tak wychodzi w tych platiniach. Tak, w tych podstawkach, tak. To przecież tak jak było z sosnówką, to tak jak było z sosnówką. Sosnówka przecież była w 15 w dodatku Gold, nie? No. A potem w 17 pojawiła się jako druga mapa do podstawki. No, to z tego, co ja tak, z tego co ja tak kojarzę. No, to przecież w tym Farming 9 już Gold jak był, bo to też chyba on się wtedy Gold nazywał, to tam wchodziły Deutschfary, ale tam nie było chyba drugiej mapki, już nie pamiętam dokładnie, ale weszła tam firma Deutschfar ze swoimi ciągnikami i maszynami, więc w 11 już głównym tym był Deutschfar. O proszę. Na dodatku wszedł New Holland, ale jak się ten dodatek nazywał? New Holland Pack chyba. Nie, to też był właśnie takie DLC, one było z mapą, tam była bardzo fajna mapa. Marek, ty pamiętasz jak to się nazywało? Przejeżdżało? Tak, co się przez ten most przejeżdżało, te krowy. Nie pamiętam. Ja tak się tak ostatnio nad kim rozmarzał, jeśli się zaś tego nie zainstalować. Także tam w 11 już w dodatku weszło ze swoimi maszynami przed New Holland i z mapą. To bardziej wyglądało na taką mapę, jakby tam gdzieś coś w pokroju holenderskiego, belgijskiego, bo to tam trochę więcej wody było, jakieś mosty fajne. No. Bardzo fajną mapę. Coś pokroju Dondiego. Jeśli chodzi o wodę. Powiedzmy, ale tam to była bardzo fajna mapa i żałuję, że tej mapy już nie ma i że Żałden tego nie chce wypuścić. No, i też nie mało popularna musiała być. No, mało nie mało, no w każdym razie ta mapa mi się bardzo podobała i jakbym umiał mapy przerabiać, to być pewny, że przerobiłbym się ją do 17, czy potem do 19.
No, ale niestety ja się na tym nie znam. No i w 13 już przecież był New Holland podstawowym. Startowo. No, był New Holland. Musiał być, bo przecież... przecież potem w 15 zrobili całą edycję związaną z New Hollandem. No, w 13 był Deutschfahrt New Holland i wiem, że potem... był dodatek Ursusa bodajże. No, że można było kupić DLC Ursus i tam były jakieś maszyny, kilka ciągników i coś tam. Ale ja wiesz, ja w tą grę nie grałem, tylko z tego co słyszałem, że wiem, że takie DLC było do 13. I w 13 no. chyba też było DLC Platyna, nie? I tam no, też jakaś mapa była i coś tam. Z tego albo co... Gold, albo Platinum, no tam te nazwy to jest tam mało ważne. W każdym razie było DLC Ursus, tak samo jak tu. Na tej samej zasadzie, co tu w 17 teraz było to DLC Big Bad. Tam było też Ursus. A były właśnie, tam były ciągniki, tam były C330. Była gama w sumie ciągników od najsłabszego do tego najmocniejszego, do tego 16, coś tam. Nie pamiętam tego oznaczenia, jakie tam było. Mhm. Były tam, zresztą do dzisiaj jest Ursusa, ta przyczepa do zbierania... Do Bell, nie? Do Bell okrągłych, ta jest bodajże tak, Ursus. Tak, chyba... owijarka jest i... Chyba owijarka, no. Tak, owijarka jest i coś jeszcze jest Ursusa, ale nie pamiętam co. No właśnie, coś A, tam jeszcze A, nie jest czasem tak. jeszcze ta przyczepa... czekaj. Pamiętasz tą przyczepę do Bell kwadratowych? Ona była też od Ursusa. Nie, to jest Arkusin. No właśnie, patrz, widzisz, bo skojarzyło mi się, bo czerwone, nie? I tak... Nie, do kwadratowych jest Arkusin. Czekajcie, muszę zobaczyć, czy ja tutaj to tak, dobra, zalałem to. To ja jadę na drugi koniec mapy, znaczy koniec tego pola i spotkamy się prawdopodobnie na tym samym pasie oprysku. To prawdopodobnie tak, bo widzę, że po prawej stronie tu mam czasami... A są jakieś omijaki jeszcze widzę po twojej prawicy, tam przy końcach pola. No, to ja tam od końca pojadę po prostu do przodu i to ją to... Te omijaki się tu ciachnam. Kurde, zaś mnie przycięło, nie masz autozapisu czasem? Mam autozapis załączony, bo... No to widzę ja właśnie, bo mam takie objawy jak u mnie na dedyku przy autozapisie, więc no, dlatego się pytam. Nie, mam autozapis, bo to właśnie zawsze były problemy z tym, że mi się traciło. Skraszowała gra, wiem. Jak mi się gra skraszowała, to co my zrobili, to mi się straciło i dlatego mam teraz załączony autozapis i koniec. Bo jak żech miał na dedyku, to mi to było obojętne, bo wiesz, wychodził żech na pulpit, uruchomił gra drugi raz. Ja nie chcę nic zgadać, ale moim zdaniem najlepsze rozwiązanie dla was to jednak byłby dedyk. Biorąc pod uwagę te twoje crashe, które masz na grze, no to sorry, ale ja uważam, że u ciebie to najlepsze byłoby jednak korzystanie z tego dedyka. Czy dokup dodatkowej licencji i postawienie tak na lanie dedyka, na własnym tym, ale musiałbyś go kablem pod router podłączyć, nie? No. Jakiś stary komputer, tak jak ja mam na przykład mojego Lenovo X220, on ma tam i piątkę drugiej generacji, 2 z hakiem chyba gigaherca i 6 giga RAMu ma DDR3, to spokojnie wystarczy do tego jakiś dysk SSD, powiedzmy tam 120 lub 240, zależy ile danych byś potrzebował, nie? I wgrać tam po prostu zwykłą 7. Zgodnie z tym moim tutorialem potem ustawić tego dedyka i mógłbyś korzystać. No tylko kwestia taka, że to wymaga licencji, albo po prostu wykupić gdzieś dedyka. Wszystko zależy od tego, jak wiesz, jak ci to pasuje, nie? Bo ja swojego dedyka to stwierdziłem, że nie będę ludziom płacił, jeszcze tym bardziej po tym, co się dowiedziałem na jednym z let's play od Bohuna. Ja nie wiem, czy oglądasz Bohuna na bieżąco. Ale ja widziałem, jak on się dowiedział, że jemu usługodawcy przez to, że nie grał przez jakiś czas, codziennie wyłączali dedyka. No. Wkurzony był. To właśnie też słyszałem, że dedyk opłacony, a wyłączany. To było na ostatnim... Przedostatnim odcinku to było.
On o tym wspominał, on o tym wtedy wspominał, bo on był wkurzony na to, że on płaci, bo on zapłacił za 3 miesiące z góry. I on był wściekły, że mu wyłączali tego dedyka. No, wiem właśnie, wiem, to też. Dlatego widzisz, w moim przypadku ja mam to w dupie, bo ja mam własnego kompa, na którym to mam. Więc u mnie dedyk praktycznie pracuje 24 godziny na dobę, jest tylko resetowany raz na dobę. No, znaczy gra sama, bo system operacyjny nie. Natomiast gra sama jest resetowana raz na dobę. No. Z włączonym co 15 minut autozapisem. No to wiesz. Co się zrobisz, co się ustawisz tak jak chcesz, nie? Jak wykupisz, no to widzisz, mogą się takie. Tylko kwestia jest taka, że ja na tym nie mogę zarabiać, bo to jest licencja niekomercyjna. Więc to jest co najwyżej tak, jak my się dzisiaj spotykamy tutaj. I gramy sobie na MP, to na tej zasadzie mogę traktować tego dedyka. No, ale masz go postawiony, masz ten i umiesz się z nim dogadać i pasuje, nie? No, no tak, ale nie zmienia tak to faktu, że długo mi zajęło w ogóle opracowanie całej technologii, żeby to działało w miarę stabilnie. Owszem, ma to parę minusów, bo zauważyłem, że coś z kernelem systemu operacyjnego mi się co jakiś czas dzieje, ale na szczęście nie jest to na tyle uciążliwe, że ten dedyk zaczyna świrować od tego. No, czy na przykład chociażby nasz TeamSpeak, na którym siedzimy teraz, nie? No, ale wiesz, tak jak Bohun, że mu wyłączali, bo nikt nie wchodził, no ja dziękuję, no zapłaciłem, to jest moje i... No właśnie, i to powinno normalnie działać. Poza tym jedna rzecz mnie zastanawia i ciekawi. Czyli kwestia związana z obsługą pamięci RAM na takich dedykach wykupywanych. Bo ile tutaj u mnie ogranicza mnie moja platforma sprzętowa, nie? No. W moim dedyku, czyli to jakie mam parametry sprzętowe na moim komputerze, o tyle podejrzewam, że ten... dobra, to może ja się teraz wycofam, a ty się tu przejedź. Zrobimy tak. Tam jeszcze kawałek musisz podjechać. Ja dlatego chciałem cię ominąć. No właśnie. Ja cię też tutaj teraz na prosto. Jak cię zobaczyłem, to od razu chciałem zjechać na bok, ale nie zdążyłem w porę, nie? No, ja cię za późno zauważył, żeby się wywinąć skrzydłem. Dlatego ja ci wyjechałem, ale dobra. Wracając do tematu, o ile ja sobie mogę pozwolić na to, że ja mogę wachlować tym sprzętem, bo nie powiem, serwer dedykowany jest drugi raz już przeniesiony razem z TeamSpeakiem. TeamSpeak chyba trzeci raz na inny sprzęt, nie? A tam jesteśmy zależni od tego, jakie graty wsadzą... Czekaj chwilę, bo ja teraz nie widzę, czy tu jest opryskane, czy nie. Muszę zajrzeć tam pod PDA. Tam już powinno być opryskane dalej. Ja, ale są jakieś drobne omijaki z tego, co widzę. To muszę trochę na lewo zjechać. Ale jeszcze muszę i tak prosto pojechać kawałek, a potem... Tam, bo tam widzę, że jeszcze są omijaki, ale ja to tylko na mapie widzę, co ciekawe. Lecę dalej prosto. I zobaczymy, mam nadzieję, że nam się tą robotę uda fajnie zrobić dzisiaj. Tam drobne omijaki, to tam jest pół biedy, to... Tak, ale wiesz, o co chodzi. Jakby się za coś biorę, to wolałbym to zrobić porządnie. No, ciekawi, jakoby Bohun tu na tych polach pojeździł. Weź go zaproś kiedy. Ja wiem, że on nie ma czasu i pewnie ci odmówi, ale... Wiesz, ja go chciałem... Ja żałuję, że on tą swoją serię zamknął, z wjazdem na farmę, bo to była naprawdę fajne. No, szkoda, że co niektórzy ludzie nie szanowali jego i jego poświęconego czasu na to, ale powiem ci, że ja chciałem go zaprosić, żeby pokazać. Na początku myślałem o tej mapie, na której ty grasz i w sumie my gramy teraz, ale teraz tak myślę z perspektywy czasu, że ja bym go chętnie na tą Factory Farm zaprosił. Mapa dość zbliżona do twojej, nie? No, tyle, że jest więcej fabryk, nie? No właśnie, troszkę więcej fabryk i są trochę inaczej poukładane. No, inaczej poukładane, no... No ale on już mi raz odmówił, no to nie będę kolejny raz do niego pisał i zawracał mu gitary o tym. No, bo zakończył to seria, więc... No więc właśnie o to mi chodzi, no jak zakończył tą serię, to bez sensu, żebym ja mu suszył dupę. Choć powiem szczerze, no trochę żałuję, bo takiej mapy, jakie my tu mamy mapy, czy twoja, czy moja, można tak powiedzieć ogólnie, to są mapy, których on jeszcze nie widział i to jest to. Bo o to właśnie chodzi, że on tych map jeszcze nie widział, nie był na takich mapach, z takimi modami wbudowanymi na mapę.
No nie był i to jest raczej... Nie będzie. No właśnie. Raczej nie będzie. Dobra, ja się mogę poskładać. No ja dojeżdżam do końca pola. Dlatego jeszcze się tutaj dojadę. Jakbyś się pryskam, to jeszcze się dojadę. No, nie wiem, to ile my już coś koło godziny nagrywamy, to zjedziemy najwyżej na farmę. Godzina. No, na farma krów. I tam... No dobra, to ja tam potem podjadę. Tu jest pole numer 10. To ja sobie tam zaraz zjadę. No. I tam chcesz sobie zostawić te opryskiwacze? No, bo tam ja potem na pole 18 trzeba jechać. To na tym, na farmie krów, to bym zakończyli odcinek. Spoko. Marek nie wie. Da się nie zrobić. Kajmarek ma beczka postawiono. Dobra, to ja dojadę tylko do końca pola, dojadę do drogi, złożę te maszyny i tam będę już pomału jechał. No, w takim razie. Ja już tam pomału jadę, no nie wiem, Kajmarek postawił traka z beczką. Ja jestem na dole pola numer 10, tak by the way. To muszę pewnie odbić na prawo, żeby tam zajechać, ale dobrze pamiętam jeszcze to po grafie mapy. Tak, w prawo i na krzyżówce w prawo. Ale teraz tylko tak, jak się to barachełko składało, bo ja teraz... Czekaj, chyba najpierw muszę na to podnieść. I teraz chyba X-em, nie? No. Fajna załadunku, Marek. No. Tam Kasia ładuje beczka. Jest, dobra, składa mi się to, także jest dobrze. PGA. Składa mi się to, także jest dobrze. Teraz jeszcze sobie zobaczę w ogóle. O! Ciekawie to wygląda z kamery wewnętrznej, nie powiem, jak on jest teraz złożony. Ale niestety gówno widać, powiem szczerze. Ten cały złożony, ten cały interfejs, nie? Do oprysku, no niestety powoduje to, że kiepsko widać. No jest kiepska widoczność, no ale to jest, takie są realia tego sprzętu, no i... Znaczy no w sumie, bo to jest pewnie dosyć wysokie, więc pewnie jakbym na przykład miał przed sobą jakiś pojazd, typu nie wiem, coś pokroju Poloneza albo jakiegoś Fiata, to pewnie byłoby to spokojnie widać z daleka, nie? Bo ta maszyna na pewno w realu jest dosyć wysoka. No ona w sumie nad zbożem jeszcze jest dużo wyższa, nie? To jest gdzieś połowa tych kół to jest wysokość pszenicy, powiedzmy. Dobra, teraz poczekajcie chwilę, bo ja muszę luknąć szybko na mapę, gdzie ja jestem. Prawo. Tak właśnie też myślałem, ale pozwól, że ja sobie to sprawdzę, nie? Dobra, w prawo i do góry. Dobra, to już wiem, gdzie mam jechać. No... Dobra, co ja mam? A, światła są załączone. To ja też mam włączone światła. No nie, no ja bo nawet ja nawet na kokutach teraz jadę, bo wiadomo. Ja już stoję na farmie, wiesz. I w tym miejscu, gdzie ja tu jestem, tu jest właśnie kościół. I na tej wersji 4.2 tutaj tekstury z kościoła. Jak jadę w tym kierunku, w którym teraz jadę, no. To u mnie właśnie na wideo zobaczysz, jak kościół fajnie gubi tekstury. Aha. Że masz taką czarną plamę. Bo gdzieś tutaj jest ten kościół, mniej więcej gdzieś tu chyba, jak jest ten czerwony bin albo ten pomarańczowy. Mniej więcej, jakoś tak. Tam jest coś skopane pod tym kątem. Ale czy to autor mapy poprawi, nie sądzę. Jak teraz spierdolił to, ile się okaże, że rzeczywiście to zepsuł, z tym przyspieszaniem czasu, to ja nie wróżę dobrze tej mapie. No co jak co, ale... No, fajnie wygląda, ale jeżeli ona będzie popsuta, a Maverick nie będzie skłonny mu pomóc, no to ja to widzę czarno, no niestety. A szkoda by było, bo mapa ma naprawdę dobry potencjał. Ma dobry potencjał, no ale co zrobić, jak ona nie jest zrobiona tak, jak ma być, no więc albo by musiał ktoś po prostu do niej siąść, co się na tym znał i ją zedytować tak, żeby ona była, albo po prostu, no... No wiesz, gdybym ja się znał na robieniu map, to pewnie też bym odwalił własną mapę, bo już miałem kilka pomysłów na zrobienie mapy, ale co z tego, jak człowiek się nie zna na tym, żeby to zrobić. Jeszcze miałem mapę, bo i modyfikacje jakieś chciałem porobić i też lipa. Jedyne co, to mi się udało parę modów zedytować. Miałem to szczęście, że mi się udało parę modów zedytować. Czekaj, ja nie wiem, czy ja teraz za daleko nie pojechałem. Nie, jeszcze nie.
Jeszcze właśnie nie. Mam za daleko kamerę odstawioną. Zaraz, teraz. O, teraz, no dobra. No, teraz na lewo, bo to ja tu już stoję, no to i tak trzeba. Ty tam też możesz, przypuszczam, gdzieś koło 2000 litrów w środku. Czekaj. Nie chcę ci wjechać. A go gdzieś tu może odstawię, tak żeby nie przeszkadzał. No, możesz ci tu nawet koło mojego postawić, czy za moim, to już tam jest jeden ciort. Tu podjechałem pod silosy, pod beczki z paliwem do silosów. Swoją drogą nie wiem, po co one tu są, jak to i tak, wiesz. No też właśnie nie jest wiem. Jest tylko tekstura, to jest tylko tekstura. Żadnej animacji nie ma, ani tu się nic nie dowozi. I to też tak wydaje mi się trochę, no wiesz, dziwne, nie? No, trochę to jest jakieś takie. Bim bam bum, no ale trudno, darmo, skoro to tu postawił, to tu jest, no. Piesio, gdzie jesteś? Pies gdzieś tu łazi, może go przejechałem tym tu interesem. Nie, tu jest piesie, tu jest. Jest piesio, jeszcze gdzieś tu kot się pojawia, żeby było zabawniej. Ja raz tu kota widziałem. Kogo gonisz, kota, piesio? A ja tu, pisa. Ja tu leci między ty, zbiorniki. No tu lata, bo tu animacja jest zrobiona. Tu jest chyba animacja zrobiona, że on tu lata. No a teraz biegnie. Ja biegnę koło niego. O nie, to ten co ja go widział, to on już jest dawno kaj z drugiej strony. On się zmęczył. Mnie się wydaje, że to animacja jest osobna dla każdego z graczy. Że on, tylko dodaje tego psa. Chyba, bo ja widzę, że ten co ja go widział, to tam leci w stronę mieszalnika do świń. A ja mam psa, a ja tu gdzie stoję, gdzie patrzę, to tu widzę psa. Poszedł teraz, skręcił w lewo tu między binami, tak jak ja teraz idę. Kaj idę, gdzie widzę ten, Marka. No. Idę za Markiem i tu mam psa, no, też go tu widzę. Jest tu i siedzi. Twój siedzi, a mój idzie za tobą. I właśnie cię minął. Idę teraz za tym psem. A ja do tego co ja widzę, to ja lecę. Już leci tam z powrotem. O, mój już stanął, cię minął. Mój biegnie. Tu leci. Do. A mój idzie ino pomału. O, siedno się. Mój się idzie spacerkiem. Udaje się. Teraz też idzie spacerkiem. W kierunku przyczep od Marka się udaje. Także mi się wydaje, że ta animacja nie jest synchronizowana. Ona jest po prostu dokładana dla każdego z graczy. No być może. To jest takie. O, mój się teraz właśnie siadł. Wybiegnie. Takie dodatkowe, no bo ja też idę za tym co ja go widzę. No teraz się siadł. No cały czas biegnie. No. O, mój też teraz siadł. No to moje jest takie chyba. Mają te miejsca i... O tyle, o ile ci tam jest jakieś opóźnienie czy coś, no to się tak... No, tak bo to nie jest synchronizowana animacja, ona nie jest synchronizowana. Bo inaczej wszyscy byśmy mieli tego psa w tym samym miejscach, w tym samym czasie. No. Więc on na pewno nie jest synchronizowany. A właśnie, coś wam pokażę przy okazji, bo byście tam pewnie nie oglądali. Tej wiaty tutaj nie ma. Tu są przeniesione te wszystkie niebieskie kubły. Na tamtej mapie. Nie? Aha, tutaj. Tu gdzie jest ta wiata, tu są przeniesione ten niebieski i czerwony kubeł. No. Tutaj gdzie są te kubły stoją, tam jest wiata postawiona taka jak w okolicach, czekaj, zaraz ci powiem, którego pola. Jak w okolicach chyba pola, ja wiem, tu jak jest na dole pod polem 17. Tam jest taki biały garaż. To on jest tutaj postawiony. No to jest warsztat. Tak, ale tam nie ma warsztatu. Tam zostały tylko tekstury. Reszta jest usunięta. Aha. Tylko tekstury zostały. Animacje, otwieranie i tak dalej, ale trigger od warsztatu został usunięty. I tu widziałeś te wiaty od Bohuna na, no, na kostki? No to tutaj właśnie są dodane. Aha, widzisz, bo to ja nie, to ty tego nie będziesz tu miał, bo ja tego jeszcze nie dodał tego. Czego nie dodałeś? No na te kostki, bo ja nie wiem. Ja, czy ja ci wspominał o tym poza tym, ale Markowi, że gadał, bo mam pobrany ten taki mod, że stawiam takie jakby
na kostki, że to się przechowuje, że to ma swoja podłoga i wszystko i na Season Modzie to. A, wiem co, działać. Pewnie miałam to samo na mapie właśnie w tym miejscu, pewnie o tym samym gadamy. Ale nie, bo ty masz wiaty, takie jak Bohun ma. A to no. Jest takie jakby trawa, po prostu samo podłoże plus trigger do załadunku i rozładunku. Nie ma żadnej wiaty ani nic. I to jest tak jakby na zewnątrz, więc to jest najlepiej gdzieś w okolicach trawiastych kłaść, nie takich betonowych, bo to tak trochę głupio będzie wyglądać, że to... A to nie widziałem tego. Nie widziałem bez... takiego moda, powiem ci. Ja go mam pobrany, nie wiem czy ja go z Markowi dał i byda go musiał po prostu tu zastosować, żeby... O, Marek jeździł z beczką. Ja tak patrzę, zobaczę jak tam u was właśnie ze zwierzętami, jak to wygląda. Marek jeździł z beczką, bo szlauch widza. Mleko był wywieźć. Ja? No. No. A wiesz co jest śmieszne? To. Że byłeś chcę mleko wywieźć i przyjechałeś, jak wiesz dojechał przez wrota, to dali tu, miałeś szpury z opon, jakże wyjeżdżał. A no to opóźnienie najprawdopodobniej. Ja raz jak grałem z Sarą właśnie na moim dedyku, nie? No. To powiem wam, miałem taki przypał, że jak ona przyjechała moją skanią, tym kontenerem co mam na głównej, to ja widziałem jak ona przyjeżdża z całą rurą. No, tak jakby rura wiesz przełatywała od miejsca ostatniego rozładunku, no. Aż do miejsca, w którym ona stanęła. No to właśnie tu jest to samo, ja w tej chwili też to widzę, nie? Że ten kotepak jest dobry, ale ma właśnie ten mały problem, że ta rura się ciągnie za nim. Bo nie wiem, czy ty to widzisz, że ta rura tutaj też jest. Bo ja to widzę. Nie, ja aktualnie nie widzę tej rury. A nie, widzę, jest ta rura, faktycznie. Nawet, tylko, że jak ja odwrócę kamerę, to już tego nie widzę. Nawet cień z tej rury widać, bo to też zależy, w którą stronę się patrzeć. No jak patrzę w kierunku ściany, nie, to nie widzę, no. Ale jak patrzę w kierunku przyczep, to widzę po podejściu bliżej do beczki z mlekiem. No ja w tej chwili stoję ginął na tej rurze, tak jak ta rura leci i widzę i ta rura... Czekaj, idę zobaczyć z drugiej strony. I ta rura i cień. No właśnie musisz być odwrócony prawie, że tak jak w stronę ściany, to na pewno będzie, powinieneś to widzieć. Ja to widzę, to właśnie no. Taki sam przypał miałem u siebie. I to jest właśnie ten przypał tu jest z tego kotepaka. Ale wiesz co dziwne, bo ja widziałem, że oni tego kotepaka nie mają, nie? Tylko no. Mają te przyczepy, co są do modpaku, do tej mapy. Tylko grają akurat właśnie na tej mapie, co ja, nie? I no. Też tak mają. Też tak mają? Mhm. No to nie wiem, w każdym razie... A ostatnio nawet widziałem jakich przyczepy, bo oni mają jakiś dziwny mod na teleport maszyn. Zauważyłem, jak na przykład jedna z przyczep wylądowała w jakimś zbiorniku z wodą. Aha. Nie wiem, jak oni to zrobili. Obejrzyj sobie, ja ci później po odcinku wyślę linka, to sobie zobaczysz. Chyba szósty part na tamtej mapie, co ja gram, nie? U niego. U tego no to też oni grają, wiem, ale też grają tak jak my teraz, nie? Czyli na multiplayerze grają. No też właśnie nie wiem, ale czy to, chyba że to będzie coś, nie będzie pasować po prostu ten kotepak z niektórymi fabrykami. Bo chyba nie ze wszystkich miejsc ta rura się ciągnie. Nie ze wszystkich, tylko przy niektórych triggerach właśnie. Ale wiecie, że to jest też na innych mapach. No wiem właśnie, że na innych mapach też to jest. Ja myślę, że to może być coś związanego z obsługą skryptów do animacji dla niektórych fabryk. Że ona w momencie kiedy ty wylejesz tę całą zawartość, dajmy na to z tej beczki, nie? No, do danej fabryki, to ona nie rejestruje ona tego, że ma tą animację rury wyłączyć. To jest jakby tu gdzieś coś jest skopane. No. Ale co właśnie. Ciekawe, wczytaj ponownie save'a i problem znika sam. Tak. Jak wczytasz ponownie save'a, to tego nie będzie. To jest fakt. Dlatego mnie to widzisz dziwi trochę, no ale ja nie wiem czy to jest wina w samych przyczepach. Mi się wydaje, że to siedzi w triggerach do fabryk. To jest gdzieś w triggerach popieprzone. Nie pasują triggery z przyczepami, bo nie wiem czy nawet nie jest to w oryginalnej takiej tej beczce. Nie ma tego problemu. Bo tak jak to by Marek, trzeba sprawdzić. Tak jak Marek powiedział, to nie jest tylko i wyłącznie na tej mapie. To jest fakt, bo na Don Diego my chyba mieli to samo, nie Marek?
Na Dondiego, na Unię. Na Unię. I właśnie, Kaj to jeszcze było na Wilkowyjach, bo Chris zrobił Wilkowyje do 17, no ich nie a wydał. A na Wilkowyjach, tak, wiem, że były Wilkowyje. Do 15 były wydane, do 17 nie były wydane. Ją na tej mapie grał na chwilę i tam też właśnie jest nawet z oryginalnej beczki. A czekaj, czyś ty czasem nie kręcił odcinka z Wilkowej? Być 17? Może jest, być może. Bo ja wiem, że ja widziałem twój odcinek, ja nie wiem, czy Chris wtedy nie był na tym odcinku. My byli we trzech. Być może w trzech my byli na jednym odcinku, na jeden odcinek. No jeden odcinek wiem, że był. Wiem, że na pewno jeden odcinek był, tylko nie wiem, czy to były ja podejrzewam, że tak, to musiały być już Wilkowyje do 17. Do 17, bo do 15 też nagrywałem nawet sum do 15, a z 17 jest jeden odcinek, przypuszczam, jest nagrany i jest u mnie na kanale z Wilkowej, no że ta mapa nie ujrzała światła dziennego, to no miał ją, Marek i Krisu. To my we trzech nagrywali i też właśnie taki problem się robił przy tym... Ja nie wiem, czy wyście tam nie mieli tego problemu przy tym mieszaniu. No właśnie, tam coś było. Jak żeś tam podjechał z tą wodą, to tam też właśnie ta beczka się zbugowała. No, właśnie, tam... bo ja to zapamiętałem. Jak wy się tam podjechali, czekaj, to była beczka z Kotepaku, czy z czego to była beczka? Nie, to była chyba oryginalna beczka. Ta oryginalna Joskinka? Chyba ja. Ja właśnie, bo ja też nie pamiętam właśnie. Nie pamiętam właśnie, jaka to była beczka. Ale faktem właśnie ta animacja była tam zbugowana. No. I to właśnie teraz Marek dobrze mnie uświadomił, że to nie jest to może nie będzie wina tego Kotepaku, tylko jakiegoś Triggera, zmiennych do animacji przy triggerach. Jak masz XML, tam masz takie zmienne do obsługi animacji i tam gdzieś będzie coś nakopane. No bo albo właśnie, w samym pliku i3D trzeba by pokopać. Bo to właśnie jak wywozisz mleko tu do tej mleczarni, to jak się wyładuje, automatycznie się powinno stracić, nie? On się automatycznie odłączy. Ale do której mleczarni? Czekaj, bo masz dwie mleczarnie. Tu jest jedna. Masz dwie, bo masz jedną, masz której robi ci sery, w drugiej masz, którą sprzedajesz. No ale nie, na sprzedaż nie wywożę. No, tam, gdzie robi te sery, masło i to mleko homogeniczne. To dziwne, ja tam zawsze podjeżdżam z tą moją białą przyczepą na mleko, też z Kotepaku. I jak do tej pory jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym ciągnął rurę za sobą. A tam stąd zawsze, u nas się zawsze ta rura ciągnie. I... Nie wiem, bo ja na tej mapie gram tylko na dedyku, więc może wiesz... Może na MP rzeczywiście coś się sypie. Może to być tylko i wyłącznie w MP, bo jak grom na tym, to tego też nie widzę, jak grom na singlu, nie? No, więc być może, bo mówię ci... To może być kwestia w graniu na MP, nie? No dobra, żebyście moi drodzy widzowie widzieli, o jaką przyczepę mnie chodziło i o jakich przyczepach my tutaj gadamy z Jorgiem, to ja wam teraz pokażę dokładnie, tylko znajdę tą kategorię w sklepie, żebyście mniej więcej mieli jasność, o czym my tu w ogóle rozmawiamy. I chodzi, jak macie, tutaj jest Universal Kotepak. Ja używam, słuchaj Jorgu, tej Milk Trailers i to jest taka do traka. Ona kosztuje 35 tysięcy euro. I ona ma, już ci mówię, ona ma... 30 tysięcy litrów. No, dokładnie. To samo, co to, bo ja używam tej... Ty używasz tej drugiej zielonej, wiem która, tej zielonej takiej. Ona jest, tak. I to jest, ona też jest na mleko. Ona niby jest na paliwo, ale paliwa nim nie załadujesz. Ją mam dwa razy. Coś mi się pokopało, dobra. Ja używam tej Universal Kote, Universal Semi Trailer. Universal Semi Trailer, no to wiem, to jest no, ta. No to ona jest... A spróbuj sobie kupić właśnie tą drugą. Oleje, no. O, sorry, ja właśnie, moi drodzy widzowie, wybaczcie, ale ja właśnie zaliczyłem crasha, mam biały ekran, nie wiem czemu. I ja po prostu mam grę zastopowaną, moi drodzy. Wybiło mnie po prostu, innymi słowy. Ale umierzeć jest jeszcze dalej, normalnie, czyli grać i... No ja mam biały ekran, słuchaj Jorgu, totalnie biały ekran.
No to ci coś na kompie musiało osiąść. Któraś modyfikacja się gryzie. Ja zauważyłem, że któreś z tych modyfikacji, no te dodatkowe przyczepy po jakimś czasie u mnie powodują crashe. Aha. Dlatego ja widziałeś, że ja nie mam tych wszystkich przyczep. Co ty masz? U mnie w pewnym momencie po prostu mam biały ekran i to samo mam na dedyku. Jak ja miałem na dedyku, to też mi dedyka stopowało co jakiś czas. Dobra, nie, słuchajcie, moi drodzy, chwila przerwy, ja muszę ubić grę i wbiję jeszcze do Jorga, więc jeszcze pewnie z 5 minut pogadamy, posiedzimy i pewnie będziemy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. No, bo to już jest dosyć przeciągnięte, to już miało być dawno. Przez chwilę będziecie widzieć mój pulpit w momencie, kiedy mi grę będzie wczytywać jeszcze raz. Dobra, to jeszcze... robię jeszcze szybki reset i... No ja już w tym momencie właśnie robię szybki reset, moi widzowie właśnie widzą, jak mi się gra ponownie wczytuje. No ja niestety na to nie mam wpływu. Widzisz, Jorgu, po prostu są takie rzeczy, że to jest głowa mała. No, dlatego gdzieś ja możliwie jak... martwy, więc złośliwość rzeczy martwych. Ja więc... możliwie jak tylko mogę, to ograniczam liczbę modyfikacji i staram się trzymać tylko te modyfikacje, które u mnie crashy nie robią. Dobra, właśnie dołączam do gry. Przez chwilę, moi drodzy widzowie, widzieliście mój pulpit. Mam nadzieję, że wam się ikonki podobały. Może coś ciekawego dla siebie znajdziecie. No ja oczywiście sobie żartuję, no ale... Ale dobra, no. Trzeba jakoś sobie urozmaicić to wideo. Tak jest. No, u mnie jeszcze pisze synchronizacja, także... No, u mnie też pisze synchronizacja. Ja się zastanawiam, Jorgu, czy czasem Marek właśnie nie ma tego samego przypału, co ja miałem przed chwilą. Że jego wcześniej wybiło pewnie z tej samej przyczyny. Tak coś mi się wydaje. Więc ja bym tutaj rozważył w twoim wypadku sprawdzenie, czy może nie wymienić jakiś przyczep na inne. Z tych, które są właśnie z modpacku Mavericka. Ale że mi się to zdarzyło drugi raz. Za cały czas jak gromy, a w sumie gromy cały czas na jednym i tym samym właśnie. Podpaku, można powiedzieć. I to mi się zdarzyło dwa odcinki temu. Czekajcie, ja już się do was tepnę. No, tu jest albo do tego, do ładowarki teleskopowej New Hollanda, albo tam. To jak już tam wolisz. Dobra, wlazłem do jakiejś maszyny, czekajcie, zaraz z niej wyjdę, bo wiem, gdzie jestem. No, jestem właśnie przy krowach, także... dobra, już was widzę, idę do was. Co nie zmienia faktu, że no... dość dziwna sytuacja, no jakby nie patrzeć. No jakby nie patrzeć, dziwna sytuacja, no ale cóż, trudno, darmo, czasami się tak zdarza, to jest złośliwość rzeczy martwych. No i trudno, no. Ja ale faktycznie, to odwróciłem przed chwilę kamerę na te przyczepy, co tu stoją przy betce mleka i mi grę ścięło. FPS-y mi chyba prawdopodobnie spadły do zera, a to miałem tak może, nie wiem, na minutę, dwie. Może to... Dobra, sorry, to... parę sekund, no. No dobra, ale może to robi to cholerne, że nie pasuje ta animacja i ten szlak się ciągnie, też może coś tu crashować, więc... To może właśnie dlatego zaliczyłem crasha. Może być, że tam za tego, no jako host, no to mi się ten crash nie zdarzył, no ale dobra. Dobra, nie będziemy przeciągać, to no jest gdzieś jakiś crash, kaś coś jest niedopracowane z animacjami i tak dalej. A czekajcie, jeszcze sobie sprawdzę jedną rzecz, zanim my skończymy nasze spotkanie. Pokażę naszym widzom, o ile masz włączoną. Zobaczymy sobie konsolę i zobaczymy, jakie tutaj są, czy masz jakieś błędy w logach, słuchaj, wiesz? Takie, przy okazji pokażę konsola? Widzom. Tylda. Tyldę masz nad tabem. Pod escape'em nad tabem masz tyldę. A potem przerzucasz się patch down i patch up liniami do góry i na dół. Zamykanie konsoli to masz... Ja chyba konsoli nie mam u siebie. Aktywnej. No. No ja właśnie tak patrzę na szybko, wiesz, jeszcze po logach, ale nie widzę tu nic szczególnego i to jest ciekawe, bo właśnie tego typu crash się dzieją, ale nic w logach nie istnieje i to jest najciekawsze. Nic takiego tu nie widzę, co by mogło powodować to... właśnie te crashe. Powodować, no ja no. Ale trzeba przyznać, że dość długie czasy są przy ładowaniu niektórych elementów. Z tego co tak patrzę po logach, wiesz? Jak masz czasy ładowania niektórych tekstur. Przy niektórych obiektach, więc na to też trzeba zwracać uwagę, jak są modyfikacje dość ciężkie. To jest mapa dosyć ciężko, modyfikacje w sumie też są... Moje, tak, mapa się dość długo wczytuje.
Moja paczka ma modyfikacji waży tyle samo co mapa, więc no to jest. U mnie waży to praktycznie prawie 2 GB całość. No, albo nawet już ponad, bo ostatnio coś dodawałem, więc. Mapa masz 1,2, modyfikacje też coś w granicach 1,2, więc około 2,5 giga. U mnie półtorej sama mapa waży. No. No i do tego mam jeszcze kilka modyfikacji, no i to też będzie ważyć około 2 gigabajtów. No, jakby nie patrzeć. Także no, jak ci powiem tak, ja w tego co widzę po tych logach, to nic takiego wielkiego mnie znalazł, poza oczywiście czegoś, co mógłbym się przyczepić, czyli czasu wczytywania tekstur, no ale tego nie przeskoczysz. No nie. No, nie widzę właśnie, nie widzę jakichś, wiesz, takich błędów, które mogłyby tego, więc... No, I don't have any fucking idea what happened. Tak bym to skomentował. No dobra, ci co znają angielski, to będą wiedzieć, coś powiedział, zieluni w tej sprawie. Ale czyli tłumacząc na język polski, po prostu pomijając jedno słówko, nie mam pomysłu, dlaczego tak się dzieje. No. W wolnym tłumaczeniu. No. A ci, co zrozumieli angielski, dokładnie wiedzieli, co powiedziałem. I tak to zostawimy. Zostawmy to tym miłym akcentem, zakończmy to nasze w sumie półtorej godzinne spotkanie. No fajnie było, jakby nie patrzeć. No. Fajnie było, nie ma co, porobić się porobiło trochę, co prawda była monotonia w robocie, no ale tu nie chodzi o w tych spotkaniach nie chodzi o sama robota, no czasami o jakieś informacje, pogawędka i wspólne zagranie. Ty patrz, a zaśmy nie pogadali do końca o tym farmingu 19. No może się zaś kiedyś spotkamy za 2 tygodnie, albo za miesiąc, to już będzie krótko przed 19. Jakbyś kiedyś miał ochotę, to najwyżej możemy się spotkać, nie wiem, może jakiś czwartek albo jakiś piątek, to może na mojej serii się spotkamy, bo ja zazwyczaj gdzieś tak czwartek, piątek nagrywam odcinki, najpóźniej w sobotę, jak już się nie wyrobię, to najwyżej, to w razie jakbyś miał ochotę. Niestety jest w wyjeździe jutro, bo dzisiaj jest niedziela, jutro zaś wyjeżdżą i nie wiem, czy będę miał dostęp do internetu, czy nie, czy będę miał możliwości, żeby tak to zrobić, dlatego my z Markiem... Nie, czy taki nowa informacja w razie w ogóle. Ja się nagodą, dlatego my z Markiem co drugi tydzień w niedzielę nagrywamy, bo to jest, jakże jest z domu na spokojnie, wiem, że nie mam problemu, także ewentualnie musielibyśmy odcinek nagrać w niedzielę. No to nagralibyśmy w niedzielę, ja bym go miał na przyszły tydzień ewentualnie, moglibyśmy to ogarnąć. I w sumie mnie by to nawet pasowało, bo ja nie zawsze mam siłę, żeby nagrywać w tygodniu. Przez moje tak zwane jetlagi, które mam z racji tego, że ciężko mi przestawić się czasowo. No bo wiadomo, jak człowiek pracuje, przyjdzie zmęczony po robocie, no to nie zawsze się chce. To mu potem nocy brakuje. Dokładnie, można tak powiedzieć. Także no, to się jeszcze dogadamy do tego. No, robota, pamiętaj o tym, że robota u mnie zawsze się znajdzie. To nie jest problem. Wiesz co, tak samo u ciebie, tak samo u mnie, bo mapa jest niemało, więc robota, obojętnie jaką, ale zawsze jest. Czy jakieś wywożenie, czy na polu, czy cośkolwiek. Zawsze jest coś. No ja u siebie mam teraz po tej migracji na tą mapę nową, to mam praktycznie wszystkie pola do koszenia. Jakby nie patrzeć. Ja jestem na etapie skoszenia wszystkich pól. Więc przypuszczam, że trzeba będzie, po prostu by trzeba było, o ile tam można dedyku w tej chwili, to by trzeba było na dedyka twojego wejść, pobrać te modyfikacje i się dogadamy się co i jak, kiedy, co jak. No jak masz linka, jak nie masz linka, to ja ci wyślę po nagraniu, to sobie obejrzysz, pościągasz sobie to co tam trzeba. Bo ja modyfikacji w zasadzie już nie będę zmieniał, chyba że ewentualnie może się do tego czasu zmienić wersja mapy, o ile poprawi te błędy, co teraz ostatnio wykryłem. A póki co jestem na tej wersji 1.4.2 i prawdopodobnie na niej zostanę, bo ona powinna działać stabilnie, tak myślę. No to jeszcze zobaczymy. Dobra, moi mili, z mojej strony to by było wszystko. Dzięki Hisashi za odwiedziny, za pomoc w opryskach i polamienie. No trochę polamiłem, trochę porobiłem, ale no, ważne, że tutaj coś się udało sensownego sklecić. Zobaczymy, co będzie następnym razem, jak się zaś spotkamy, czy u mnie, czy u Jorga i Marka. Zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, moi widzowie, że wam się to też podobało. Oczywiście odcinek pojawi się u mnie, jak i u Jorga. Link do kanału Jorga znajdziecie w opisie do mnie.
No i pewnie odwrotnie też tak będzie, więc no co więcej, pamiętajcie o tym, że sekcja komentarzy jest dla was, jak macie jakieś pytania lub coś chcecie pogadać w komentarzach. Oczywiście pisząc z sensem, no to zapraszam, jak i do mnie pewnie i do Jorga. Jak jesteście nowi, no to subskrypcja, pamiętajcie też o dzwonku, bez dzwonka nie macie powiadomień, najlepiej ustawić sobie dzwonek na wszystkie powiadomienia. No i w sumie tyle, a my, moi drodzy, będziemy się widzieć w mojej serii standardowo, czyli weekend, na następne spotkanie na tego typu serii jak ta, nie wiem kiedy nastąpi. Więc tyle ode mnie, reszta przekazuje głos Barkowi. Mi? No tobie. Jargu ma pierwszeństwo. Dobra, już po tym skończę. No ja standardowo żegnam. Aha. To nie rozgoduję. Dlatego oczy. Wiedziałem, komu przekazać. No ja się dołączę do tego, co Sasi powiedział. Sekcja komentarzy dla wszystkich, którzy chcą cośkolwiek pisać. Oczywiście, tak jak powiedział, z sensem, a nie pierwszy, czy jakoś tam tak, bo takie już mi się komentarze też zdarzały. Mnie na szczęście jeszcze nie, ale... Ale mi się zdarzył jeden czy dwa takie komentarze, że pierwszy czy coś tam takiego, jakieś tam były takie już zaczynające. A to może to byli jacyś wędrownicy, którzy zostali, wiesz, od kogo wykopani z kanału, nie? No nie wiem, możliwe, no, trudno wyczuć, no w każdym razie ja w ogóle na takie komentarze nie reaguję, także jak będziecie pisać, to będziecie pisać do siebie i ja tam nie reaguję, a jak tego będzie za dużo, no to... Wyda to usuwał, bo... No, pewnie moderacja zrobi swoje. Bo to bez sensu. Dobra. Ja. Czyli na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki serdeczne, trzymajcie się, cześć i czołem. Ja, to do zobaczenia, trzymajcie się, no i do następnego.